Łączenie się dwóch bliskich sobie osób w jedną rodzinę jest jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu człowieka. Dwie indywidualności spotykają się i decydują na bycie razem. Nie po to, by po jakimś czasie zrezygnować, ale by ciągle nawzajem się ubogacać. Stać się częścią czegoś ważniejszego niż oni sami. Tej całości ma imię małżeństwo. Małżeństwo to dar, który ofiarują sobie mąż i żona. Szczęśliwi, że mogą się wspierać, uzupełniać. Każdego dnia na nowo podejmując decyzję, że chcą być ze sobą. Na dobre i na złe. W zdrowiu i chorobie. Dobrej i złej. W każdym małżeństwie trzeba rozwijać w sobie przekonanie, że jest się z właściwą osobą i samemu robić wszystko, aby być osobą właściwą. Poradzimy sobie. Bardzo, żeby to nie... Tak? Mi właśnie garnitur woskiem. Wielkim sercem. To chyba mój ulubiony człowiek w pracy. Magda, ty to masz szczęście, takie ciacho dorwać, to jest oczywiście duży skarb. Mój szwagier jest najcudowniejszy na świecie. Mieszkaliśmy razem ile? 3 lata? 3 lata mieszkaliśmy razem. I jest taki chłopak, że jak ja byłam chora, to mi robił herbatki, jak mojego męża nie było. A Madzia to jest taka dla mnie oaza spokoju, która jak na przykład Lenka rozwaliła sobie zęby, to cudzyłam do niej, że mnie uspokoiła. Bardzo was kocham. Zygmunt III Wazon. Wzajemnego szacunku. Cierpliwości i wytrwałości. Ja mogę ci dodać. Się wiodło, bez stresu, bez kłótni, chociaż lekkie kłótnie zawsze muszą być, bo to później wiesz. Jest ten moment godzenia się bardzo dobry w tym czasie, nie? Także, no niech im się wiedzie, no. Jak najlepiej. No jak najlepiej. Uważaj do siebie. Krystian jest autorem tego, a propos Macie, uważaj do siebie, legendarnego tekstu, a propos, że może i nie jest tak duży, ale 1 centymetr więcej, a opanowałem taką technikę, milimetr, że mogłabyś tego nie przeżyć. Milimetr. Więc Macie, uważaj na siebie.